Nie ma przesłanek, aby wybory parlamentarne zostały przyspieszone, mówi szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk, odpowiedział w ten sposób na słowa Jarosława Gowina, który taki scenariusz sugerował. Były wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin, w rozmowie z Superekspresem, mówił o możliwości przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć na wiosnę. Mateusz Morawiecki i inni liderzy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą doskonale, że ich polityka doprowadzi do konieczności głębokich cięć budżetowych. Dlatego uważam, że Jarosław Kaczyński skłania się do tego, by przeprowadzić wybory wiosną przyszłego roku. Gdy prawda o stanie budżetu dotrze do opinii publicznej, PiS nie będzie miał szansy na zwycięstwo w 2023 roku. Komentując słowa Gowina, szefka PR-u, minister Michał Dworczyk, odpowiada, że nie ma takich przesłanek, by wybory parlamentarne miały się odbyć w trybie przyspieszonym. W tej chwili Polska wychodzi z pandemii, zresztą tak jak cała Europa. Potrzebna nam jest stabilność, potrzebny nam jest spokój i systematyczna praca po to, żeby właśnie gospodarka mogła się odbudowywać. I takie wybory na pewno w moim przekonaniu nie byłyby dobrym rozwiązaniem. Rząd Zjednoczonej Prawicy po odejściu z koalicji części posłów porozumienia wraz z jego liderem nie obawia się o sejmową większość. Chce ją budować w oparciu o polityków Kuki z 15.